Siemano, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 13 kwietnia po godzinie 16 i lecimy z kolejnym vlogiem. Nie ma internetu. Słuchajcie, zdarzają się dziwne komentarze czasem pod filmikami z Renówki. Akurat teraz, jak chcemy ją sprzedać, dużo ludzi nam zarzuca, że ona troszeczkę dziwnie chodzi, ale nikt nie skapnął się i nie pomyślał o jednej rzeczy. No bo faktycznie, jej werkot jest troszeczkę inny. Ale dlaczego tak jest? Z czego to wynika? Po pierwsze, z tego, że oryginalnie tutaj, fabrycznie, był zamontowany z kolektora, wychodził tłumik. Z tłumika dopiero wychodził jeszcze rura. No tu tłumik kolejny, tak? Tak, tak było. Tak było i przez to praktycznie ta Renówka chodziła całkiem inaczej. Cicho. No i ten werkot silnika był przyjemny. A teraz mamy nie dość, że usunięte to wszystko, przerobione całkowicie to kolanko, no i mamy założony tłumik od Belarusa, Pronara, MTZ-a. Stąd właśnie wynika ten dźwięk i ta praca tego silnika, bo to jest tak samo, jakbyśmy założyli do Ursusa czy Zetora szóstki, zdjęli tłumik, a założyli przelot. No i to tak samo całkiem inaczej o nich chodzi, jest inny, żwawszy, ale też dźwięk jest inny, nie tak? No tak jest. No. Mocy nie brakuje. Dobra, nie gazuj, bo paliwo, kurde, za darmo nie jest. Kurde, jesteśmy blisko pola, tak. Właśnie, co będziemy dzisiaj robić? Co robimy? Przerosiłem wapno pod kukurydzę, ale... Ale pożycie. Pożycie też, ponieważ mamy tu tylko na kiszonkę. No i... Rozsiejemy go wcześniej. No bo po co będę zapinał, potem zapinał, no inaczej. Po co mam później, jak będę woził obornik, rozsiewać to wapno? Jak wapno można rozsiać wcześniej, bo i tak to będzie przyorane, jak się skosi żyto, no nie? Proste. No. Dla mnie to jest proste. A dla wielu innych osób może być to... Nieproste. Ta sytuacja, to nie to ja robię. Tak. Także widzicie, tak to wygląda. Robię to chcę. Część już rozsialiśmy. Aha, to dobra. Wszystkało się, no to spoko. Tak to jest, jak przejeżdżamy z pola na pole, to się trochę ubije i tam się zawiesza. No, no, bo to się rozpyla, nie? Robi się takie peliste. Także ja wam tutaj pokażę. Przy okazji. No. Jak jest kolektor. Tutaj właśnie wychodziło cały ten tłumik przez cały ten silnik i dopiero na takim polanku wychodziło całkowicie cały tłumik, a teraz widzicie, mamy tłumik od innego ciągnika, dlatego też tak po prostu ta Renówka chodzi. Uderzyło, to znaczy, że dolatuje jej tutaj. Także jak widzicie, że to na kiszonkę pójdzie, dość mocno pnie się w górę. Fajnie. Miejmy nadzieję, że będzie co zebrać na paszę. Coś z tego będzie. Jeszcze zapowiadają deszcze, no to jeszcze doleję. Teraz to wapno rozsiejemy. Bo później, no to cóż, będzie planowane, jak to brat tutaj mówił, koszenie, zbieranie. Pójdzie obornik i cóż, no i się w kukurydzy. No, strasznie duża jest granula, jeśli chodzi o to wapno. I słychać tam na talerzach, jak tak to się sypie. No. Jest, jest. Widzę tutaj. No.
są kawałki takie jeszcze większe i to dużo większe w takiej postaci, więc słychać strasznie właśnie jak uderzają, jak spadają na talerze, talerze odbijają, bardzo to słychać. No kawałek kurde jest tutaj dość długi, myślałem, że będzie w miarę szybko wracał, ale nie, to przejdę się tam do niego jeszcze. Także widzicie, no tutaj nie ma co za bardzo się też sugerować tym, co niektórzy tam ludzie też piszą w komentarzach, no po prostu jak nie wiedzą, no to, no cóż, a wiadomo, no każdy się chce udzielić, każdy tam po części chce coś powiedzieć, co myśli, co uważa, no ale tak jak widzicie, co tam mu się stało, coś czy nie, no chyba raczej nie. A tutaj właśnie, tak jak mówię, no usunięte to zostało, przeszkadzało to wcześniej w użytkowaniu, dlatego też zostało całkowicie usunięte, jeśli chodzi o ten cały tłumik, który był przez całą długość, przez silnik. No i tak samo ta rura wydechowa, która była dołączona do tego tłumika, też to zostało usunięte i został wstawiony taki tłumik, bo jak założył brat tą rurę, tam już był praktycznie, można powiedzieć, całkowity przelot. No i ta renówka nie dość, że chodziła bardzo głośno, coś jak teraz moja szóstka, no to no dawało to po uszach, wkurzało to na pewno też ludzi. No to został zakupiony tłumik od tego Belarusa, no i dlatego tak po prostu chodzi. A jak widzicie, renóweczka, czy to jeśli chodzi o silnikowo, skrzyniowo, w dalszym ciągu mówię, hydraulika, tutaj podnośnik, wszystko jest w pełni sprawne, w pełni mechaniczne przede wszystkim. No i wszystko chodzi bardzo dobrze. Nie, żebym tutaj jakoś coś tam, jak to się mówił, za bardzo zachwalał, ale po prostu, no mówię jak jest. Nie ukrywam, cielniczek pełni sprawny. Tam wiadomo, zawsze coś by trzeba było pouszczelniać, porobić. No jak to po prostu w ciągniku, który jest użytkowany, no na bieżąco. Tak jak brat mówił, nie odpina od rozsiewacza, cały czas z rozsiewaczem ona pracuje i cały czas lata. O kurde, ale to bije. Trochę ta granula jest za bardzo duża i bije strasznie. No, no. Za jakiś czas, jakieś większe zdarzenie. Tak, większe nawet słychać po talerzach, jak uderza. Po łopatkach. Bracie, nic ciekawego, nie? Nic. Nic się nie dzieje. Pogoda ładna. Bardzo dobrze, że nic nie dzieje. Wszystko idzie sprawnie. Czasem tam się coś przytka, ale tak to idzie dobrze. Do wieczora porozsiewać wapno. Czekać te zimne dni. Dopiero się wtedy zasieje kukurydzę, no nie? Tak, bo dzisiaj akurat brat był, kupił wapno, kupił też nawozy. Już specjalnie wszystko pod kukurydzę. Tak, teraz tylko się zajmuje kukurydzą na razie. No wykorzystuje chwilę, wykorzystuje czas, jak to się mówi, żeby później go nie marnować, nie? No to jutro deszcze, pojutrze deszcze, a akurat wszystko mi pasi jak na razie. O. Ale się pyli. Pierwszy raz taki wapno przyjemny. Tak grube. No, w ogóle tym wapnem, bo jeszcze mnie nigdy go nie używałem. Używałem z innej firmy, nie? Była cienka granula, to jest jakieś tam wyciarę. No, półgranulowane. No, półgranulowane. Tak, to jeszcze było, bo jak używaliśmy, to półgranulowane, a tutaj mamy typowy czysty granulat. Nie, tam są też, tam były też, to co mieliśmy w tamtym roku, to były te drobniejsze granulki po prostu. A no też w sumie racja, no. 8 mm, no nie? 8 mm to prawie jak centymetr. Mało co. No to jest różnica. A może się tak tuczę, bo się rozsiewasz, kurczę. Ale teraz się już nie tuczę. Może się skończyły. Nie, chyba
trzyma, bo widzę, że leci. Tak. No. Tak. Około 500 kilogramów na hektar. Mieliśmy tutaj tonę 200. Tak, bo my akurat zasypaliśmy dwa big bagi i jeszcze by weszło z 200 kilo. Tak. Na spokojnie, także rozsiewacz pojemny. Do takich dupereli to jest akurat bardzo dobry. Bo pojemny i można spokojnie rozsiewać. Dobra. No. Dojedziemy i ja sobie muszę zawiedne tutaj słabiej sieje, to sobie przetkam, żeby lepiej to było. No, no pewnie. I do góry to mało co zostanie i dosypę i jadę na kolejne 2 hektary. No nic, taki krótki vlog. Żeby tylko pokazać, nic specjalnego, szczególnego. Że żyjemy. Że żyjemy i coś działamy, także trzymajcie się i do następnego. Hejo.